Hej! Śmialiśmy się jakiś czas temu z pato deweloperów i było bardzo śmiesznie. Bez fałszywej skromności było bardzo śmiesznie. Ale wiecie co? Trochę mi teraz głupio, bo pato... Przepraszam, deweloperzy... Im też jest czasem ciężko, okej? I po jakimś wewnętrznym namyśle doszłam do wniosku, że może zasługują na trochę więcej niż filmik na YouTubie, na którym jakaś laska siedzi na poddaszu i drze z nich łacha. Zasługują na co najmniej dwa filmiki na YouTubie, na których jakaś laska siedzi na poddaszu i drze z nich łacha. Dlatego dzisiaj mam dla Was materiał, który znalazłam na Facebooku Bartka Przybyszewskiego z podcastu Podcastyx. Pozdrawiam. Oznaczaliście mnie też pod tym filmem na Twitterze, a no to jedziemy. Ale najpierw zapraszam Was na segment, w którym prezentuję najśmieszniejsze memy, posty i komentarze z naszej grupy na Facebooku, która nazywa się... Chleptuba. Zapraszam na Chleptuba Spotlight. Hej, chcesz coś z Devonu? Naszą gwiazdą jest dzisiaj pan Paweł Żygowski, 29-letni deweloper, który opowiada Kubie Midelowi o tym, jak udało mu się przed 30. Jako dziecko. Wybudować niemal dosłownie tymi rękami ponad 500 mieszkań. Po pierwsze, czy istnieje jakiś oficjalny dress code aspirujących ludzi biznesu, bo słowo daję, już mam PTSD za każdym razem, jak widzę tego typu stylówkę. Paweł to nie tylko deweloper w ogóle, bo zajmuje się też jeżdżeniem na różne wycieczki, gdzie w towarzystwie innych rentierów, moich braci energetycznych, opowiadają sobie nawzajem, jak to jest być rentierem. Na początku poznajemy jego drogę od zera do dewelopera, na której to drodze nie zabrakło potknięć, bo Paweł opowiada nam o tym, jak jego pierwsze kroki w deweloperce doprowadziły go do bankructwa. Wypowiedź zaczyna tak, jakby chciał uczyć nas na swoich błędach, ale bardzo szybko okazuje się, że tak naprawdę winy za jego upadek nie ponosi on sam, tylko system polityczny. W jaki sposób? Gdzie był ten błąd? Kilka było aspektów. Jedna rzecz to była sytuacja też polityczna w Polsce, bo wtedy wchodziło 500+. I sytuacja na rynku budowlanym zmieniła się diametralnie, ponieważ pracownicy na budowach, tak jak pracowali 6 dni w tygodniu, nie było problemów z nadgodzinami od poniedziałku do piątku, bo oczywiście wykonując stan surowy, trzeba czekać na beton i tak dalej. Nagle, od kiedy weszło 500+, 5 dni w tygodniu, bez żadnych nadgodzin, skończyło się. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz. Czyli straciłeś pracowników, tak? Tak. Druga rzecz, a czyli tak naprawdę wszystkie firmy straciły ilość roboczogodzin w miesiącu. Jasne. I zaczęło się podkupywanie z jednej firmy. Każda firma zaczęła sobie podkupywać pracowników. Paweł, nie znam się na biznesie, więc jak coś to mi wyjaśni, ale... Jeżeli warunkiem powodzenia Twojej firmy jest to, że ludzie będą zapieprzać po godzinach i w weekendy, z czystej desperacji dodajmy, bo wystarczy im 500 zł miesięcznie, żeby olali taki układ, to czy nie jest to po prostu bardzo słaby biznes? Szczególnie, że Paweł sam wspomina, jak w okresie bankructwa musiał własnymi rękami skuwać beton i że do dzisiaj ma ciarki, jak sobie o tym przypomni. Mówiłeś, że było tak źle, że własnymi łapami kończyłeś robotę, tak? Z garstką ludzi. Do dzisiaj, jak o tym mówię, czuję ciarki na plecach. Paweł, sam masz ciarki na myśl o fizycznej pracy, a oczekujesz, że inni będą ją za ciebie odwalać przez kilkanaście godzin dziennie. Ten system, na który narzekasz, Pawle, to wolnorynkowy kapitalizm. Bo przecież nie upadły wtedy wszystkie firmy deweloperskie. Tylko te, które nie mogły sobie pozwolić na płacenie ludziom niepodstawionym pod ścianą. Takim, którzy nie musieli wybierać między pracą dla ciebie, a bezdomnością. Wydaje mi się, że to dość nisko zawieszona poprzeczka. A ty po prostu nie dałeś jej rady. Mam nadzieję jednak, że wyciągnąłeś z tego cenną lekcję. Taką, że żeby zarabiać na mieszkaniach, ktoś musi je najpierw zbudować. Zupełnie jakby kapitał nie był rzeczą, tylko stosunkiem między osobami? Ale mądre, ciekawe, czy ktoś już na to wpadł kiedyś. No ale cóż, czego by się spodziewać po kimś, kto sam siebie określa jako złote dziecko, bo dobrze mu szło na studiach. Uważałem się, to szczerze powiem, za złote dziecko, czyli to, co sobie zakładałem w życiu, poprzednie biznesy, poprzednie działania, wszystko mi wychodziło.
jeżeli chodzi o studia, jeżeli chodzi o pracę. Mamo, miałam przecież same piątki w szkole, dlaczego ludzie nie chcą dla mnie zapierdalać? Szczególnie śmiesznie to wygląda w kontekście jego opowieści o wycieczce na Zanzibar. Ja do dzisiaj sobie odpalam ten film na YouTubie, który właśnie wrzuciłeś na granie Zanzibaru, zmontowane to przez Piotrka, który po prostu, aż mi się łezka wokół kręci, bo dla mnie pięknem życia było patrzeć na narodowitych tańczyków, którzy jako pracownicy, kelnerzy, rybacy, sprzedawcy tam na bazarze mieli w sobie więcej radości i szczęścia i życia przede wszystkim niż my jako przedsiębiorcy na wakacje. Rozumiecie, prosty lud łapiąc ryby w siatki uśmiecha się z wdzięcznością za kolejny dzień pracy. My, roszczeniowi Polacy, powinniśmy się uczyć od maluczkich. Obejrzałam całe 50 minut tej rozmowy i ten fragment o złym systemie, który zbankrutował Pawła, to tak naprawdę jedyny konkret, który pada w trakcie całej rozmowy. Reszta to jakieś straszne pierdolenie, w ogóle nie czuję się przekonana, żeby zapłacić Pawłowi 500 zł za to, żeby mnie nauczył, jak prowadzić biznes. Bo na przykład pytany o to, jak wygląda sytuacja na rynku mieszkaniowym z punktu widzenia zwykłej osoby, która chce sobie kupić mieszkanie, mówi coś takiego. Co z tego, że dzisiaj mieszkanie w Gdańsku w średniej dzielnicy kosztuje około 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy i ludziom wydaje się, że to jest drogie. I to jest tylko cyfra, 10 tysięcy złotych za metr. A, to tylko cyfra, trzeba było tak od razu. Myślicie, że jak pójdę do banku i powiem im, że chcę dostać kredyt na milion, a oni mnie zapytają, jak mam zamiar go spłacić, a ja im powiem, że to przecież tylko liczba, to dostanę ten kredyt. Spróbuję i dam wam znać, jak poszło. Nie wiem, może ten tekst działa, jak Paweł próbuje na niego wyrwać młodsze laski w klubie, ale mnie, jako potencjalnej klientki jego kursów, nie przekonał. Ten Kuba Midel to swoją drogą też niezły gagatek. Na samym początku próbuję skleić jakieś zdanie, którego przysięgam, słuchałam 8 razy i nadal nie rozumiem. Jutro widzę się z bardzo poważnym przedsiębiorcą, rano, który ma obroty na poziomie kilkuset milionów euro rocznie przychodu, też wchodzi w ten eter właśnie budowania marki osobistej, to brzmi górnolotnie, po prostu powiedzenia światu, że żyje. Czy to nie jest jakiś sygnał, że gdyby nie twoje jakieś Facebooki, moje działania, nigdy w życiu nie doszłoby do relacji przyjacielsko-biznesowej, turystycznej, jak tutaj niektórzy hejterzy mówią, czy nie warto wyjść z tego cienia? Jestem przekonana, że powiedział je tylko po to, żeby się pochwalić, jakim bogatym gościem będzie jutro rozmawiał, a potem opowiada o jakimś znajomym, który w rozmowie z miliarderem pochwalił się, że kupił samochód za 300 tysięcy. Też ostatnio taki młody człowiek doszedł do klubu aktywnych rentierów i śmieliśmy się, że poznał człowieka z listy Forbesa, który mu się pochwalił, że kupił auto za 300 tysięcy. Czajcie, jaki cringe! Chwalić się samochodem za 300 tysięcy? Jak można czymś takim jeździć w ogóle? Sama nie wiem, choroba czy zboczenie? Jak można być tak skąpym na sobie? To jest niezrozumiałe, bo to... Ale czy to jest choroba? Czy to jest zboczenie? Myśleliście, że to mój żart, prawda? A nie, bo on to naprawdę powiedział. No ale przynajmniej daje nam jeszcze taką cenną poradę biznesową na sam koniec. Lepiej robić niż nie robić. Dzięki, Kuba. Sztos. Kojarzycie te obrazy z różnych epok, na których rewolucjoniści przechadzają się po pałacach,
przyglądając niepojętemu bogactwu, którego nigdy nie mieli zaznać. Jeżeli ludzkość czeka jakaś przyszłość, to będą w niej oglądać screeny, jak oglądamy wywiady z deweloperami.